Cześć moi drodzy, witam się z wami w następnym vlogu. Dzisiaj środa, godzina 22:30. Ja dopiero zaczynam nagrywać, ale powiem wam tak. Nie miało co się zrobić. Popsuła mi się lodówka przed samymi świętami. A że u mnie są święta, no to wiadomo, lodówka jest niezbędna. Po prostu przestała chłodzić. Produkty się szybciej zaczęły psuć, widziałam, masło mięciutkie. No i tak, że przyszło co? Trzeba było wymienić lodówkę. Dlatego muszę tutaj poprzekładać trochę, bo lodówka będzie w innym miejscu. Jutro nam mają przywieźć panowie. No i co? I przez 14 lat, bo lodówka miała 14 lat, miałam lodówkę w zabudowie. No i powiedziałam koniec. Jest fajna z tego względu tylko, że no, wygląda fajnie, bo nie widać jej, ale poza tym no, nie za bardzo się sprawdza, jest mało pojemna, jak przychodzą święta, urodziny, jakieś imprezy, gdzie trzeba pochować jedzenie, produkty, no jest problem. Ja jeszcze jestem w tej dobrej sytuacji, że obok mieszka mama, także jak coś to do mamy leciałam schować jakieś garki, albo ciasto, albo cokolwiek. No i powiedziałam, że następną lodówkę już na pewno nie kupię do zabudowy. A że kupiliśmy lodówkę tą dużą, także dwudrzwiową, tylko nie kupiłam tej lodówki takiej dzielonej, że jedna z połowa lodówki, druga połowa jest zamrażarki, bo te lodówki mi się nie... Może nie, że nie podobają, ale wydają mi się mało praktyczne. Kupiłam lodówkę, która z góra jest lodówka, dół jest zamrażarka. Żeby było przejrzyście, a nie tam później szukać na dole w tych wszystkich. Ja wiem jak to, że u nas by się to nie sprawdziło. Ale co z tego? W sklepach jest bardzo mało, żeby nawet pooglądać. Na internecie jest więcej, ale w sklepie tego zobaczyć nie można. A zależało mi na tym, żeby nie miało 1500-1900 szufladek, a mało miejsca, żeby garnek włożyć duży czy cokolwiek. Dlatego szukałam, żeby była przestronna. No i kupiliśmy. Jutro mają nam przywieźć. I teraz tak, coś wam pokażę. Muszę się pożegnać z moim kredensem, bo tu będzie stała lodówka, bo to jest wejście tutaj, to jest taka wejście do kuchni i tu będzie stała ta lodówka, bo innego miejsca na nią nie mam i tak mi szkoda, bo tyle czasu szukałam jakiegoś kredensiku, no i niestety muszę się z nim pożegnać i też muszę z tego te rzeczy wszystkie powyciągać i teraz wam jeszcze pokażę. Tu miałam lodówkę, no to teraz mamy pustą przestrzeń i teraz tutaj będą półki, no i muszę poprzekładać sobie rzeczy do tej właśnie komina i powiem wam, że byliśmy dzisiaj właśnie pooglądać jakieś półki, coś co można tu zaaranżować, no chyba będą półki tylko, bo pojechaliśmy do Castoramie? Chyba w Castoramie oglądałam właśnie, żeby pasował taki wysuwany cargo jakby. Ale co z tego? 2000, no trochę przesada. Także będzie chyba tylko, będą półki. No zobaczymy, jutro będę, pojedziemy to zobaczymy. Jeszcze chcę do Ikei może podjechać, zobaczymy jak nam czas pozwoli, żeby tu zobaczyć. No bo to nie jest kuchnia z Ikei, także wymiary też nie są typowo ikeowskie, jak tam patrzyłam. No ale zobaczymy, może coś się uda. A jeszcze, żeby było mało, rozchorował nas się nasz piesek, staruszek, nasza sunia. Jeździmy po weterynarzach, znaczy to co dwa dni jest u weterynarza. Spuchła jej łapka, spuchł jej, wyszedł jej jakiś taki guz. Wyniki krwi dobre, jakiś to ropne jest, no nie wiadomo, czy to nowotwór, czy coś. No, ma około bodajże 15 lat, z tego względu, że u nas jest 8 lat, wzięliśmy od ze schroniska, miała napisane 6+, no to 14, no może mieć nawet więcej. I znowu jutro jedzie, no i nie jest ciekawie. Tak, przed świętami człowiek mi się, jak kocha zwierzątka, to się denerwuje, co z tego będzie. Mało tego, to się nam zaczął się ekspres psuć. Także jak się wali, to się wali wszystko. Także ok, na dzisiaj to tyle. Ja sobie muszę tu powyciągać, poprzekładać. Jutro przyjedzie lodówka, wam pokażę.
Także na razie do zobaczenia jutro. Witam się z Wami w drugim dniu. Czekamy na lodówkę. Właśnie tutaj będzie stała, już nie ma kredensu. Kredens idzie do sprzedania, bo niestety nie mam na niego miejsca. A tu nasz drugi staruszek. Sunia jest u lekarza. Zobaczymy, co jej powiedzą. No dobra, czekamy, bo lada chwila mają przyjechać. Jest, już jest przywieziona. Teraz trzeba rozpakować, ustawić i można jechać na zakupy, bo jeszcze nawet zakupów nie zrobiłam. Na święta, no bo co, będę robić zakupy, jak lodówka mi słabo chłodziła. Także dopiero ruszam. Mam nadzieję, że wszystko zdążę ogarnąć. Witam się z Wami, moi drodzy. Ostatni raz odzywałam się prawie 2 tygodnie temu. Pokazywałam Wam, że popsuła nam się lodówka i w miejsce tutaj kredensu miała przyjść nowa. Pokazywałam Wam, jak przyszła w kartonie. Miałam nagrać przygotowania do świąt. Właśnie pokazać Wam lodówkę, jak tam... Ale niestety, jak mówiłam, również rozchorował nam się piesek. Nasza staruszka Sunia. No i niestety pieska z nami już nie ma. Musieliśmy się z nią pożegnać. I był to dla nas ciężki czas. Jest nadal, ale trzeba żyć dalej. Mamy jeszcze tutaj jednego. I oczywiście Cynamona przeleciała. Też staruszka. No niestety, takie życie. Także dokończę tego vloga, żeby Wam pokazać tą lodówkę. Jest to lodówka firmy Hisense. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Już oczywiście jest zapełniona, no bo wiadomo, miałam Wam pokazać na początku, jak przyszła. No ale się nie udało. No i co? Mamy pół na pół. Pół jest u góry, jest lodówka. Bardzo fajna, pomierna. Widzicie, jest taki duży garnek, stoi bez problemu. Z pokrywką się mieści. Kupiłam sobie tylko takie pojemniczki, żeby sobie tam rzucać. Dwie szufladki. Tu są takie większe. To jest jedna taka mniejsza. Zależało mi na to, żeby miała właśnie dużo miejsca do przechowywania. Także jestem bardzo zadowolona z niej. Tu mamy po boku jakieś półeczki. Tu również. Jestem bardzo zadowolona. Święta. Wszystko się pomieściło. Wszystkie gary, ciasta. Także nie było problemu. Naprawdę. Jestem bardzo zadowolona. Mamy oczywiście na lód kostkarkę, mamy lód zwykły, kruszony, woda, zamrażarka wygląda tak. Mamy dwie szufladki pełne, a tu jest taka otwarta szufladka, miejsce jeszcze tu z boku na jakieś drobiazgi. No i druga strona. Ojciu, jest mało miejsca za mną. O, i druga strona wygląda to samo. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. No i tu jest taki bajer. Taki tablet. Możemy tu sobie sprawdzić jakieś przepisy. Ma wgrane. Bardzo fajne. Jeszcze nic z tego nie robiłam, ale tak przeglądaliśmy to. Naprawdę fajne. Różne przepisy. Proszę, przepis na chleb, wykonanie, wszystko jest. No ma też taki bajer, co kupimy i chowamy sobie do lodówki, to możemy sobie zaznaczyć, zrobić listę zakupów. I tu właśnie jest dodawanie żywności. I sobie możemy na przykład dodać, że mamy paprykę czy coś. I on nas komunikuje, czy ile to jeszcze ma, może leżeć w lodówce. Tu jest jakieś tam notatniki, stoper, takie bajery. Tu nam nie chodziło akurat o ten tablet, ale chodziło nam o lodówkę, żeby była pojemna. I jest. Także bardzo się cieszę. Jestem zadowolona. No i co, moi drodzy, zapraszam Was jeszcze. Pokażę Wam, co sobie kupiłam do ogrodu.
Kupiłam sobie dalię, kupiłam sobie hortensję, Wam pokażę. No i to będzie na tym koniec tego vloga. Zakończę go. No i mam nadzieję, że następne już będą normalnie szły te vlogi. Nie będzie problemu. Nie? Piękny? Powiedz, ja też już mam 11 lat gdzieś. Też jest piesek ze schroniska. Tylko był wzięty rok później od tej suczki. No ale jest młodszy. No, mam 3 zęby na krzyż. Bo musiałem mieć wyrwane, nie? No. Co ci się stało? Co? Co się stało? O, też tęsknię za koleżanką, bo ona jak przyszedł, to ona już była, także 8 lat. No on 7 lat. Z nią jednak był non-stop. No dobra, to zapraszam Was na ogród. Kupiłam sobie wczoraj Hobby hortensję, ale ma takie troszeczkę inne kwiatki. Była tylko w takim kolorze i takim troszeczkę bardziej fiolecie, ale tamta była już bardzo taka poprzekwitana, była taka, no, brzydsza sadzonka była. Też widać, że przekwita, no wiadomo, one są szybciej jakoś pędzone. Ale jest taka inna. Zobaczymy. Za 39,99. I kupiłam sobie dalię. Kupiłam taką dalię. Pierwszy raz mam dalię i będę sadzić je w ogrodnicach. Mam taką dalię. Jeszcze taką. Może te nazwy pokażę. To jest taka na końcówkach, ma takie różowe. Ta jest taka nazwa. I tu jest taka. Jeszcze mam jedną, ale tu nie jest pokazana, jak wygląda. Było tylko na pudełku. Mam nadzieję, że będzie taka. Ja na tym pudełku. Też taka jasna. Tak, także to będę sadzić. Tu kupiłam jeszcze sobie jasny, szary do lakierobielce, do ławeczki. Muszę ją pomalować. No i to są zakupy moje wczorajsze. Gołąbek sobie siedzi tam na górze, na karmniku. Jest sierść od psa wyczesana. Sobie przylatują ptaszki i biorą na gniazdo do robienia. Bardzo dużo sikorek przylatuje właśnie i sobie... I tu jeszcze kupiłam sobie paśki. To zwisające. Takie długie do ziemi. Moje poradki, już tak fajnie się rozrosły. Tu są ciemne. I tu jeszcze kupiłam sobie taką roślinkę. Nie wiem, co to jest za roślinka. Pisało bylina. Wsadziłam sobie do takiej dolniczki ze stojaczkiem. I rosną. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo akurat tu słońce świeci. Moje pelargonie już jakie fajne. Się hartują.